Dzisiaj przywita się z Wami ten oto orzeł. Jak widzicie, jest bardzo piękny. Zrobił go dla mnie na moje urodziny jeden z największych fanów mojej literatury, Dawid Zgód. No, warto podkreślić, że przyjechał ponad 400 km, żeby mi wręczyć to dzieło. Ten orzeł jest zrobiony z aluminium i z mosiądzu, a jest zrobiony według projektu, który został wykonany przez znakomitego polskiego grafika Łukasza Matuszka, który ma pseudonim Orteza przez TH Ortheza. A po co w ogóle ten orzeł został namalowany? Piszę w tej chwili powieść, która nosi tytuł roboczy i chyba taki już zostanie, Orzeł Biały. Jeśli jesteście ciekawi o czym ta powieść jest, to jest strona na Facebooku właśnie Orzeł Biały, taki fanpage, bardzo skromny. No i tam jest opisane, o co chodzi w tej powieści. To jest ciekawe, że ta książka, chociaż jeszcze nie powstała, ją napisałem może w 1/3, ona już jest popularna, już się o niej mówi, dlatego że no, zastosowałem tam pewien ciekawy manewr. Jeśli jesteście ciekawi, o co w nim chodzi, zainteresowani, no to zapraszam na Facebook. No i co wypada? Znowu się trochę tłumaczyć, prawda? Dlaczego mnie tyle nie było? No cóż, pracowałem właśnie nad tą powieścią bardzo intensywnie, to po pierwsze. Po drugie, no jeszcze nad dwoma innymi projektami, co do których nie mogę na razie nic powiedzieć. I pracowałem jeszcze nad jedną powieścią, czyli nad taką rzeczą obyczajową pod tytułem Symfonia Życia. Ta powieść w tej chwili jest u wydawnictw, czekam na ich odpowiedzi, zobaczymy, kto ją wyda. No jak wyda ją jedno czy drugie z wydawnictw, do których wysłałem, to będę zadowolony. Jak stwierdzą, że nie, to do jakichś innych. To bardzo mi jest miło, że tak czekacie na te moje filmy i tak piszecie do mnie i na YouTubie, i na Facebooku. No i co mogę powiedzieć? No starałem się jak mogłem, żeby tych filmów było więcej, ale no ja z tego nie żyję, prawda? To nie jest tak, że ja mam nie wiadomo jak dużo czasu i mogę to robić non-stop. Czasami muszę zarobić, więc co mogę powiedzieć, jeśli tęsknicie za mną, tak? To istnieją pewne inne sposoby, dzięki którym będziecie mieli ze mną kontakt. Po pierwsze jest Facebook. Ja tam na Facebooku się dosyć intensywnie udzielam, więc można mnie tam znaleźć. Po drugie jest taka strona, nazywa się www.gamedeckzone.com. Pisze się gamedec razem zone.com. gamedeckzone.com. I tam jest blog. Jeśli zadacie sobie trud, to po lewej stronie jest menu i na samym dole tego menu, jedną z ostatnich pozycji, to jest blog. No i na tym blogu jest nie wiem ile, 50, 60, 70 felietonów mojego autorstwa na bardzo różne tematy. Myślę, że między innymi na te tematy, które Was interesują. No i można to po prostu poczytać za darmo. Także jeśli bardzo tęsknicie, gdzie jest ten przybyłek, dlaczego go nie ma na YouTubie, to zajrzyjcie na blog. Tam macie dużo moich tekstów, tak jakbyście na mnie patrzyli, tylko że jest tylko słowo pisane. To po pierwsze. Po drugie, no jeśli przeczytaliście już wszystkie artykuły na blogu i ciągle Wam mało, co jest mało prawdopodobne, ale jeśli tak się może zdarzyć, no to są moje książki, kochani. Są moje książki. Jest cała seria Game Deck. To jest pierwszy tom, tak? Przypominam, jak wygląda pierwszy tom papierowy. Game Deck, granica rzeczywistości. Tej książki najprawdopodobniej już nie dostaniecie w księgarniach, jest bardzo trudno osiągalna, na Allegro może gdzieś tam, no ale istnieje forma elektroniczna, e-bookowa. Przypominam, ona jest dostępna tylko na portalu cdp.pl, cdp.pl, tylko tam znajdziecie granicę rzeczywistości, pierwszy tom. Okładka jest inna i występuję tam nie pod swoim własnym nazwiskiem Marcin Przybyłek, tylko Martin and Dream, Martin and Dream, więc żeby nie było wątpliwości. Ale jak piszecie Game Deck, to znajdziecie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są sprzedawcy lokomotyw. Drugi tom Game Decka, znowu mnóstwo czytania, prawda? Ta książka już bywa jeszcze dostępna w księgarniach, ale też jest z tym słabiutko, więc lepiej kupić e-book na cdp.pl.
Kolejny tom, Zabaweczki, no to już jest bardzo druga, gruba książeczka, tak? To jest jedna powieść dwutomowa, bo wydawnictwo Supernowa musiało ją podzielić na dwa tomy, ale to jest jedna powieść, Zabaweczki. No, gdzieś można jeszcze ją dorwać w księgarniach w formie papierowej, ale znowu e-bookowa jest także tylko na cdp.pl. Następna, też ten sam bohater, też Torki Laymore, też Game Deck. Czas silnych istot. Jeszcze można gdzieniegdzie w księgarniach dostać tę książkę. Znowu jest to powieść dwutomowa, bo w jednej książce się nie zmieściła. I też jest e-book, tym razem już dostępny wszędzie, nie tylko na cdp.pl. Oraz najnowsza moja powieść, która wyszła w październiku. Czas silnych istot, zgodnie z tradycją, rzecz dwutomowa. Bardzo obszerna. Epicka opowieść science fiction. Więc kochani, dopiero co mieliśmy premierę Gwiezdnych Wojen. Jeśli lubicie Gwiezdne Wojny, to są wasze klimaty. To znaczy pierwsze dwa tomy to jest bardziej Matrix niż Gwiezdne Wojny, ale już począwszy od Zabaweczek, to się zaczyna zamieniać w space operę. No i oczywiście dalsze tomy, im bliżej końca, tym świat jest bardziej rozległy. Jest ciągle ten sam bohater, więc jest zachowana fajna ciągłość. To są moje powieści, to są moje książki, więc możecie być pewni, że nie tylko jest tam dużo świstu, gwizdu i akcji, i strzelania, i pościgów, i pogoni. To jest oczywiście, bo w dobrej powieści science fiction powinny się takie rzeczy dziać. Natomiast są też głębokie przemyślenia i są tam moje poglądy, więc jeśli stęsknicie za mną, to kochani, to macie 8 tomów Game Decka. To jest nie byle co. I przy okazji dacie mi zarobić. A to jest dla mnie bardzo miłe, jeśli ja mogę zarobić na swojej twórczości. Przypominam, że ja zarabiam niewiele. Jeśli kupujecie na przykład tę powieść, tak, dwutomową w księgarni, za którą w księgarni zapłacicie około 70 zł, jeśli kupicie oba tomy, przypominam, że tylko w tym tomie jest słownik, więc lepiej kupić oba od razu, to ja z tego będę miał jakieś może 3 zł. Tyle pisarz zarabia, to jest... bardzo niewiele. Za jeden tom, za jedną książkę taką chudszą, to ja dostaję około 1,5 zł. No tak jest. Dziwicie się pewnie, prawda? 1,5 zł, co to za zarobek? No byle jaki, byle jaki. To po co się w ogóle pisze? No pisze się albo z wielkiej pasji, tak jak ja pisałem Game Decka, albo pisze się dla zarobku. I wtedy pisze się 50 twarzy Greya, rzeczy dla dzieci ewentualnie, albo rzeczy jakieś takie popkulturowe, gdzie jest dużo przekleństw. Literatura łatwa, lekka i przyjemna. Wtedy się liczy na sprzedaż, prawda? Ja na sprzedaż, jeśli chodzi o Game Decka, nie liczyłem. To jest wizja, którą miałem nadzieję zarazić ludzi wyjątkowych, ludzi wrażliwych, ludzi inteligentnych i to chwyciło rzeczywiście. No ale żebym stał się milionerem dzięki tej sadze Game Deck, przypominam, największej sadze science fiction polskiego autora, który jest określany mianem przez dziennikarzy branżowych mianem najlepszego pisarza science fiction w Polsce. Żeby ta saga dała mi 1 000 000 zł, to musi się sprzedać 1 000 000 egzemplarzy. To nie jest takie proste. Jeśli nie lubicie dużych sag, to przypominam CEO Slayer, opowieść o trenerze biznesowym za 50 lat, żyjącym w Warszawie, który daje wycisk prezesom dużych firm i dyrektorom. A jeśli nie lubicie w ogóle beletrystyki, no to zawsze jest sprzedaż albo śmierć, antyporadnik, prześmiewcza książeczka o współczesnych korporacjach. Też jest w formie e-bookowej na cdp.pl, rozszerzona wersja, bardzo fajna. No a jeśli nie lubicie czytać, są wśród was być może tacy, którzy nie lubią czytać, to można zawsze posłuchać. Są e-booki, nie e-booki, tylko audiobooki. Tom pierwszy, Granice rzeczywistości, Game Deck, to ja to czytam. Tom drugi, Game Decka, Sprzedawcy Lokomotyw, już nie ja czytam. Tom trzeci, Zabaweczki. Tak, zabaweczki błyski. Nieźle mówię. Sprzedawcy Lokomotyw, tom drugi. Tutaj Game Deck, Zabaweczki błyski. Tutaj mi się coś pomyliło. A, tutaj tom, druga część, Zabaweczki Sztorm, Game Deck, Zabaweczki Sztorm. Dalej Game Deck, Czas silnych istot, tom pierwszy. Czas silnych istot, tom drugi. Jeszcze Obrazki z Imperium, jeśli chodzi o sagę Game Deck, nie zostały nagrane, ale jest Seal Slayer w formie audiobookowej.
Jest książeczka dla dzieci, książka teoretycznie dla dzieci, czyli Kalina i Kai w formie audiobooka. Jest gra o story, The Book. To jest zbiór anegdot takich psychologiczno-filozoficznych, takich śmiesznych dla graczy komputerowych. Tak? Więc myślę, że sporo wielu z Was by było zainteresowanych. No i jest też antyporadnik jako audiobook, więc jeśli bardzo nie lubicie ruszać oczami w tej z powrotem, to możecie poczytać mój blog, przypominam, www.gamedex.com, albo poczytać moje książki, za które niestety będziecie musieli zapłacić, albo posłuchać moich książek. A jeśli chcecie mnie spotkać na żywo, to są konwenty miłośników fantastyki. Jeśli znajdziecie mnie na Facebooku, to ja tam za każdym razem dokładnie informuję, na jakim konwencie będę i co będę mówił, więc wtedy można przyjechać, można mi rąsie uścisnąć, można mi podać książkę do zadedykowania, a jeśli nawet nie chcecie mi ściskać ręki i podawać książki, to możecie po prostu przyjechać, żeby mnie posłuchać na żywo albo pogadać, zaprosić na piwo czy na kawę. Więc to wszystko jest możliwe, tylko trzeba ruszyć tyłek, prawda? Trzeba wyjść z tego domu. Nie cały świat toczy się na ekranie komputera, słuchajcie, czasami trzeba wyjść. O czym dzisiaj będzie? Ja dzisiaj stąd nie będę do Was mówił. Jakiś czas temu to było. W sierpniu tego roku nagrałem wystąpienie, jakie się odbyło na Polkonie. Polkon to jest jeden z najważniejszych konwentów miłośników fantastyki. Za każdym razem odbywa się w innym mieście. No i ja na tym Polkonie miałem kilka wystąpień, dwa z nich nagrałem. I teraz zaprezentuję Wam pierwsze z nich. To wystąpienie będzie traktowało o naturze człowieka. Czy człowiek jest dobry, czy człowiek jest zły. Będzie w nim troszeczkę o naszych braciach w rozumie, czyli szympansach, będzie w nim troszeczkę o psychopatach i o walce dobra ze złem. Na końcu będzie to było dosyć długie wystąpienie, i ponieważ już nikt po mnie nie występował, więc z publiczności padło wiele pytań, więc ja nie jestem pewien, czy ta część też będzie się nadawała do pokazania, ale nie zdziwcie się, jeśli w pewnym momencie pojawią się cięcia w tym nagraniu, bo te pytania czasami trwały dosyć długo, one na pewno są słabo słyszalne, więc będą tylko moje odpowiedzi. No i cóż, mogę Wam teraz życzyć miłego odbioru. Na razie. Dobrze, będziemy zaczynać, tak? Jest 20:03. Można. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze. Dzisiaj. Słucham? Co takiego? Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, czy człowiek jest dobry, czy zły. Dowiedziałem się, że to jest ostatnia prelekcja na tej sali, czyli mogę się rozgadać. Nie zdziwcie się, że przekroczę czas. Chyba będzie to. Słucham? Jest kupa czasu. Dobrze. O 10. Do 10 zdążymy, mam nadzieję. Bo temat jest ważny. Czy człowiek jest dobry, czy zły? Ja zastanawiałem się na ten temat przez lata. No mam w tej chwili lat 46 i to pytanie dręczyło mnie od bardzo dawna. Przez wiele, wiele lat, niezależnie od wiedzy, jaką pozyskiwałem dzięki studiom swoim, dzięki studiom swojej żony i dzięki moim prywatnym studiom, czyli dzięki medycynie, dzięki psychologii, ciągle miałem przekonanie takie wewnętrzne, że człowiek jest dobry. Z gruntu dobry. Zachowywałem się trochę jak Germanik. Nie wiem, czy czytaliście Roberta Gravesa powieść pod tytułem Ja, Klaudiusz. Tam jest opisana taka, kto czytał, Ja, Klaudiusza. To jeszcze to brawo, no mamy jednego sprawiedliwego. Polecam Wam Roberta Gravesa, bo on wie, co pisze. Więc on opisuje tam Germanika. To jest taki wódz rzymski, znakomity. Kochają go żołnierze, kochają go w zasadzie wszyscy. Jest dobrym człowiekiem. Rzadkość, jak się okazuje.
I on ma stryja, jest bratankiem Tyberiusza, który w pewnym momencie zostaje no, tym tam królem rzymskim, czyli Cezarem. Tyberiusz nie jest dobrym człowiekiem. I zdumiewające jest, w jaki sposób nawzajem siebie traktują. Germanik, patrząc na Tyberiusza, widzi go, spostrzega go poprzez pryzmat siebie. Czyli we wszystkich czynach Tyberiusza widzi dobro, szlachetność. Projektuje na niego swoją własną osobowość. A jak myślicie, jak Tyberiusz patrzy na Germanika? Również poprzez pryzmat własnej osobowości, czyli spostrzega wszystkie czyny Germanika, które są czynami dobrymi, szlachetnymi. Nie, Germanik nie walczy o władzę, nie chce tronu. Jednak Tyberiusz cały czas jest przestraszony, boi się, że Germanik może go z tego tronu wysiudać i cały czas widzi Germanika jako człowieka złego. Z tego punktu widzenia, patrząc, łatwo jest wyłapać ludzi złych. Prawda? Wystarczy zapytać ich, co sądzą o innych ludziach i posłuchać tego, jak projektują. Zwłaszcza tutaj jest ważne, wybaczcie, ja muszę to założyć, bo nie widzę tego, co napisałem. Zwłaszcza symptomatyczne jest słowo ludzie. Kiedy słyszycie, że ktoś, wasz znajomy jakiś, mówi, bo ludzie są tacy, a tacy, to najczęściej mówi o sobie, najczęściej wyraża w ten sposób swoje projekcje. Czyli jeśli mówisz, że ludzie są źli, grzeszni, zepsuci, dookoła jest ruina i zgliszcza, z czymś wam się to kojarzy w ogóle, ruina, kraj w ruinie, to tak naprawdę mówią o tym, co mają w środku, opowiadają o swoich projekcjach. No z tego punktu widzenia, patrząc, muszę sobie... Słucham? No tak. Oczywiście... Nie, absolutnie nie. Oczywiście, że nie. Także to zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie zawsze, jeśli ktoś mówi negatywnie o jakiejś społeczności czy o kimś, nie zawsze jest to projekcja. Ale jeśli jest to stwierdzenie ogólne, takie właśnie, no bo ludzie to złodzieje, tak, to wtedy można się zacząć zastanawiać. Jeśli ten człowiek miał dopiero co przykre doświadczenie, został okradziony, jest to zrozumiałe. Natomiast jeśli nie, jest to symptomatyczne albo może być symptomatyczne, no, żeby nie generalizować. Na przykład charakterystyczne są projekcje księży katolickich, którzy wszędzie widzą seks, prawda? Dlaczego? No bo ciągle o nim myślą, prawda? Więc projektują go wszędzie dookoła wtedy i mówią, że zaraz co oni ostatnio powiedzieli ci ludzie, że szczepionki na jakąś tam przeciwdziałające rakowi szyjki macicy mogą spowodować rozwiązłość. No Chryste Panie. Słucham? Tak, to oni byli. To byli oni. No więc, jak wiadomo, Germanik marnie skończył. Niestety jego los był przykry, dlatego że najpierw knuł przeciwko niemu Tyberiusz, później jego własny synek, czyli Kaligula, bucik, tak? No i ten Kaligula wykradł Germanikowi spod poduszki figurkę, o której Germanik był przekonany, że dopóki będzie ją miał przy sobie, to będzie go chroniła przed złym losem. Ta figurka zniknęła, wykradł ją, jak się później okazało, potwór, czyli jego własny synek. No i Germanik marnie skończył. I to jest pewna taka prawda uniwersalna, że dobrzy ludzie giną z rąk psychopatów. To jest taka pierwsza teza, którą sobie postawimy. I spróbujemy teraz opowiedzieć sobie, nie o moich projekcjach na temat rodzaju ludzkiego, ale spróbujemy sobie przytoczyć pewne obserwacje, pewne badania, pewne fakty, później pewną teorię, a potem spróbujemy wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Więc pierwsze obserwacje wiążą się z taką książką, która się nazywa... zanim jeszcze przejdziemy do tych obserwacji, to może powiemy sobie o takich dwóch warstwach mitologicznych, które nas otaczają. Kiedy jesteśmy dziećmi, to słyszymy bajki i oglądamy bajki, takie animowane, fajne, disneyowskie, może niekoniecznie z wytwórni DreamWorks, bo tam jest Shrek, prawda? To już dla dzieci się za bardzo nie nadaje. Ale te disneyowskie się nadają. I tam widzimy pewien zestaw wartości. Rzeczywiście bajki dla dzieci są
chyba najwyższymi możliwymi przekazami, bo dalej to już się psuje. Jeśli już chodzi już o te przekazy dla dorosłych, to tam już nie ma wartości wysokich najczęściej, natomiast dla dzieci są. Bardzo ciekawe, to tak jak dla dzieci są, jest dobra żywność, prawda? A później już dla dorosłych byle co, takie przekazy dla dzieci są wysokie, a później już takie dziwne. No, jakie wartości są w bajkach dla dzieci? No, że warto być bezinteresownym, czyli zrobić coś dla kogoś i nie prosić o pieniądze. Rzadka sprawa w ogóle w świecie dorosłym. Ale warto być bezinteresownym. Warto być interesownym, bo to popłaca. Znaczy bezinteresownym, bo to popłaca. Wiesz co? Nawet w tych bajkach jest pokazane, że to popłaca w ten sposób, że stajesz się lepszym człowiekiem, będąc bezinteresownym. Niekoniecznie masz zwrot w postaci takiej, że coś z tego masz fizycznie, tylko po prostu stajesz się kimś lepszym. Nawet takie są przekazy, prawda? Warto się poświęcać, warto współczuć. Te bajki wczesne mówią o tym, że bycie dobrym człowiekiem może być celem w ogóle jednostki. Sukces osiągniesz, jak będziesz dobrym człowiekiem. To zdają się podszeptywać bajki. Później jak się pyta ludzi dorosłych, czym jest sukces, mało kto mówi, że sukcesem jest bycie dobrym człowiekiem. W zasadzie ja się nie spotkałem z czymś takim. No tak, a dzieciom się mówi, pieniądze, sława, władza nie warte są walki, jeśli po drodze zaprzeczymy jakimś wartościom, prawda? No są takie bajki, nie wiem, czym się wydaje, czy były za czasów PRL-owskich, teraz już się skończyły. Ewa, są takie bajki ciągle? Są? Są, dobrze, okej. Okay. Jezus Maria, całe szczęście. Ale wiesz co? Aha, ale filmy animowane o Barbie są wartościowe. To gazetki o Barbie są straszne. Ja wiem, bo mam córkę. Więc gazetki są straszne, one ciągle odpoczywają. No? Zgadzam się, bajki Tysiąca i Jednej Nocy są przerażające, rzeczywiście, tam jest mnóstwo przemocy. Nie były, słyszymy, nie były dla dzieci. To później się dopytamy, dobrze? Dla kogo one były? Okazuje się, że nie dla dzieci one były. No, najgorszy był chyba Czerwony Kapturek z tym pożeraniem, przecinaniem brzucha i tak dalej, prawda? Ale słuchajcie, zostawmy to. Zostawmy te klasyczne bajki, bo to jest zupełnie temat na inną prelekcję, bo one rzeczywiście nie zawierają treści dla dzieci, prawda? Te typowe takie klasyczne bajki, one są raczej przerażające. To na kiedy indziej. Mi chodzi o te bajki takie uwspółcześnione już wersje, kiedy nawet Herkules przeżywa i nic mu się nie dzieje, prawda? Nie dostaje koszulę od Dejaniry. Mam wrażenie, że nie wiem jak było z wami, ale kiedy ja oglądałem te bajki, zresztą nadal je oglądam, to ja się na nie łapię po prostu. Ja zaczynam wierzyć, że warto iść po linii tych bajek, nie tych z Tysiąca i Jednej Nocy, tylko tych bajek o bezinteresowności, szlachetności i tak dalej. I mam wrażenie, że na nie się w ogóle łapią jednostki najwartościowsze dla społeczeństwa, prawda? Wszyscy przyszli twórcy, być może naukowcy, ci ludzie najwrażliwsi. Natomiast reszta słuchaczy tych bajek, no oni się łapią tak, jakby to była pułapka jakaś, prawda? Jakby te przekazy były pułapką, która ma ich tak ustawić, żeby nie przeszkadzali psychopatom, prawda? Ty masz swoje wartości, mówi sobie psychopata do takiego człowieka, i mantrę uśmiecham się każdego dnia, a ja w tym czasie zgarnę stanowisko, kasę i wszystko będzie moje, prawda? Mam wrażenie, że reszta mniej wrażliwa, która ogląda te bajki, to wie, że to jest bullshit, tak?
i że z błędu wyciąga ich albo przedsiębiorczy tata, albo przedsiębiorcza mama i mówi: synku, żeby żyć, to trzeba żreć, prawda? Żeby żreć, to trzeba mieć pieniądze, tak? Ja ci postawię budkę z hot dogami przed uniwersytetem, ty sobie tę budkę postawisz, będziesz szczepał kasę i jak zanim te magistry wyjdą z tej uczelni, to ty już będziesz bogaty. A jeszcze przejdziesz na KRUS, a nie ZUS, będziesz płacił mniejszy podatek państwu i jeszcze coś tam, jakąś dotację z Unii się wyciągnie. To jest zupełnie inny przekaz, prawda? Od bezinteresowności, szlachetności i tak dalej. Nie, synku, trzeba się w życiu ustawić. I później zwróćmy uwagę na drugi mit, który pojawia się w życiu dorosłym. To jest mit antybohatera, prawda? Jeszcze jakiś czas temu, za moich czasów, mit dla dorosłych był podobny do bajki, czyli dobry wygrywał, zły przegrywał. Tak to było. Nawet złe charaktery miały zarost. Tym się różniły od dobrych charakterów. Dobrzy byli wygoleni, źli byli zarośnięci. A teraz... Tak. I to jest zły, to jest w ogóle zły bardzo paradygmat, że włączone jest uroda z dobrem, to jest złe, to jest szkodliwe, fajnie, że to wychwyciłaś. Tak czy owak, no, był ten mit, że zło przegrywa. W tej chwili, jak wiemy, bardziej popularni chyba są już antybohaterowie niż bohaterowie, tak? Czyli zbrodniarze, którym się udaje, kanalie różnego typu. Weźmy taki serial House of Cards, tak? Tam pan jak on się nazywa? Underwood, tak? Franka Underwood. Główny bohater grany przez Kevina Spacey to jest typowy psychopata, który zabija ludzi wręcz, dosłownie, żeby dojść do celu. I co? I jemu się kibicuje. Tak naprawdę te przekazy są tak skonstruowane, żeby kibicować kanali. Oczywiście czym innym jest kibicowanie bohaterowi filmu, czym innym jest kibicowanie żywej osobie. Natomiast do czego to prowadzi? Że my trzymamy kciuki za antybohatera. Czy chcielibyśmy spotkać kogoś takiego w życiu rzeczywistym, w życiu prywatnym, być jego ofiarą w jakiś tam sposób? Raczej nie. Mimo wszystko w jakiś tam sposób nas już zaczyna fascynować to antybohaterstwo, a nie bohaterstwo. Czyli można powiedzieć, że mity są dwa. No mów chłopaku. I co, ukatrupią go na końcu, tak? No dobrze. Może się coś zadziać, no zobaczymy. Nie do końca. Zaraz to pokażę, jak to jest naprawdę, Ktara. Ale no, tak może być. Ale nie, no, ale nie jest. Dobrze. Dobrze, czyli mity są tak jakby dwa. Pierwszy, ten wysoki, o poświęceniu, szlachetności, bezinteresowności, wierności ideałom, a drugi o tym, że warto kibicować psychopatom. I oba są moim zdaniem szkodliwe. Dlaczego? Pierwszy mit jest szkodliwy dlatego, że nie mówi idealistom prawdy. Nie daje im odpowiedniego miecza i tarczy przed tymi, którzy mogą je wykorzystać. Jak można mówić wrażliwym, młodym, łatwowiernym ludziom, że trzeba być bezinteresownym? Trzeba im powiedzieć, jak wygląda świat naprawdę. To będzie prawda okrutna, ale przy okazji być może oni się zahartują na boje, które będą musieli toczyć, a będą musieli toczyć. Zaraz wam udowodnię, że będą musieli. I wy... Po to były właśnie. Tak, tak. One uodporniały. Natomiast drugi mit jest także szkodliwy, bo on kieruje bardzo duże masy, o wiele większe niż ta garstka idealistów, o których przed chwilą mówiłem, w stronę adoracji psychopatii tak naprawdę. Podziwu dla ludzi bezwzględnych, wyrazistych, silnych. Tak? Jak ja słyszę, silna osobowość, to mi się nóż w kieszeni otwiera, dlatego że najprawdopodobniej chodzi o osobę psychopatyzującą. Niekoniecznie psychopatę, ale osobę o cechach psychopatycznych. Tak? To są te silne osobowości. Dobry lider, tak? Osoba, która się w sposób naturalny wyłoniła, to jest najczęściej osoba agresywna, bezwzględna. Dobry lider to jest taki, który powoduje, że jego ludzie się rozwijają, a nie taki, który zastrasza całą resztę. Tymczasem w dzisiejszych czasach jest takie przyzwolenie na tę agresję przykrywaną często słowem asertywność. Słucham.
ważna i każdy z nas w całym swoim życiu spotyka się z różnymi tymi sytuacjami. Często z nimi dajemy radę. Czym dobrze jest zobaczyć, jak jakiś dobry bohater przegrywa, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy osmotnimi w tym wszystkim, że naprawdę nie tylko my się przegrywamy, tylko ten bohater, który jest nam silny, który przegrywa, przestaje się silniejszy. Tak, 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 tak. To, motyw przegrany jest w ogóle fantastyczny, moim zdaniem jest bardzo potrzebny w filmach i w literaturze, o tym też powiemy za chwilę. No dobrze, to był taki wstęp, nie wiem czy wiecie. To wszystko był wstęp, dwa słowa wstępu. A teraz przejdziemy do głównej części. Więc tak, pierwsza rzecz, różnie się interpretuje agresję człowieka i wojny, prawda, akty przemocy. Mówi się albo, że to są wpływy kulturowe i sytuacyjne i jest w tym dużo racji. Te osoby, które studiowały albo studiują psychologię, wiedzą o tym, że sytuacja ma ogromny wpływ na zachowanie człowieka i że większość z nas, znalazłszy się w niekorzystnej sytuacji, może się zacząć zachowywać jak sadysta. I większość z nas również, znalazłszy się w odpowiedniej sytuacji, może się zacząć zachować jak bohater. Jednak psychologia społeczna nie tłumaczy, dlaczego niektórzy wyłamują się z tych sytuacji sadystycznych i nie chcą brać w nich udziału, albo i odwrotnie, o tym już ona nie mówi. To nie jest dobre, bo jakby przeocza coś bardzo istotnego. Z drugiej strony mówi się, że to geny, że mamy zło wpisane w geny, że to jest genetyczne. To jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie. Gdyby pozostawić wszystko tylko genom, to by znaczyło, że w ogóle świat jest piękny, doskonały, a jeśli zdarzają się akty przemocy, to wyłącznie przez to, że ten człowiek miał fatalne geny. Nie dlatego, że był bezrobotny, nie dlatego, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, nie dlatego, że należy do jakiegoś gangu, prawda? Tylko dlatego, że takie ma paskudne geny. No więc ja przez wiele lat wierzyłem we wpływy sytuacyjne i kulturowe. Że człowiek bywa zły tylko dlatego, że znalazł się w niewłaściwej sytuacji. Tak chciałem w to wierzyć. No niestety ostatnie badania, ostatnie lektury, które dane mi było poznać, pokazują, że cholera, niekoniecznie tak jest. Pierwsza z lektur to jest Human, the science behind what makes your brain unique. To jest książka pana Michaela Gazzaniga. Tam są opisane pewne obserwacje szympansów. Zacznijmy od szympansów, dobrze? Zanim dojdziemy do ludzi, przejdźmy do naszych buchatych braci. Więc okazało się, że już w 1974 roku w Parku Narodowym w Gombe w Tanzanii, w Hilali Matama, pewien pan, który się nazywał Jane Goodall, pan się nazywał Hilali Matama. Wybaczcie, znacie jakiegoś Hilalego? No ja też nie znam, dlatego nie wiedziałem, że to jest imię i nazwisko. Hilali Matama. To jest Senior Field Assistant z Jane Goodall's Research Center w Gombe. Gombe to taka miejscowość. Zaobserwował grupę szympansów, która weszła na teren innej grupy. To jest gatunek terytorialny, więc tam mają swoje tereny. I zabiła samotnego samca, który sobie spokojnie jadł. Zwróćmy uwagę, że ta grupa szympansów zabiła szympansa, samca, który nie zachowywał się agresywnie. W ciągu następnych 3 lat zaobserwowano systematyczne wybijanie reszty samców tej grupy. 2 samice przyłączyły się do grupy agresorów. Jedna z nich obserwowała, jak jej matka jest bita i zabita przez jej nową grupę. 4 inne samice zniknęły. Szokujące jest to, że te dwie grupy wywodziły się pierwotnie z jednej grupy. Czyli po prostu była jedna grupa, która się rozdzieliła i w ten sposób powstały te dwie następne. Były też inne obserwacje. Tim Toshidi Nishidi z Narodowego Parku Tanzania z Mahale Mountains zaobserwował brutalne szarże na obcych przez patrole graniczne. Szympansy mają swoje patrole graniczne. I pełne gwałtowności starcia między grupami sąsiadujących społeczności. Od czasu tych pierwszych obserwacji całe 2 szympansie społeczności zostały wyeliminowane, uległy eksterminacji, zostały wymordowane przez przedstawicieli własnego gatunku. Tylko dlatego, że zostały wyeliminowane, bo nie należały do właściwej grupy.
Inne obserwacje naczelnych pokazały samców goryli i innych gatunków małp zabijających niemowlęta, zaś samce szympansów i orangutanów gwałcą samice. No, wiadomo, że zabijanie niemowląt jest typowym zachowaniem wielu gatunków. Tak robią to ptaki, ryby, owady, gryzonie naczelne. Robią to samce, samice, nawet dzieci. Ale zabijanie dorosłych już nie leży w zwyczaju innych gatunków, z wyjątkiem naczelnych. To niezbyt dobrze o nas świadczy. Richard Wrangham, profesor antropologii biologicznej na Harvardzie, uważa, że możemy wyśledzić pochodzenie ludzkiej agresji, możemy znaleźć źródło ludzkiej agresji u naszego wspólnego przodka z szympansem. Czyli celuje w geny, słuchajcie, a nie w sytuację. W swojej książce Demonic Males twierdzi, że jest pewien zestaw faktów, który wiedzie do konkluzji bardzo nieprzyjemnie. Tutaj sobie pozwolę zacytować tego pana. Bardzo mało zwierząt żyje w patriarchalnych, związanych przez samce społecznościach, w których samice rutynowo zmniejszają ryzyko chowu wsobnego przez migrację do sąsiednich stad w celach rozrodczych. I tylko dwa zwierzęce gatunki robią to w powiązaniu z intensywną, wszczynaną przez samce terytorialną agresją, włączając w to zabójcze najazdy na sąsiadujące społeczności w poszukiwaniu łatwych celów, dosłownie vulnerable enemies, które można zaatakować i zabić. Z 4000 ssaków i 10 milionów czy więcej innych gatunków zwierząt ten zestaw zachowań jest znany tylko u szympansów i ludzi. Dosyć przerażające stwierdzenie. Wrangham pisze, że zgodnie z obserwacjami szympanse są patriarchalne. Samce są dominujące, dziedziczą terytorium, najeżdżają i zabijają sąsiadów i zyskują łupy. Nie tylko łupem jest powiększone terytorium żerowania, ale także samice. Oczywiście samce są zabijane, kiedy tracą terytorium. Samice jednakże mają pewne przewagi. Tak? Mogą pozostać na swoim terytorium i żerować dzięki temu, że zmieniają barwy, czyli zmieniają stado. Tak? Wtedy pozostają żywe, by się reprodukować, podczas gdy samce nie żyją. Czyli szympanse są patriarchalne i zachowują się nieładnie. Możemy to już w tej chwili stwierdzić, prawda? Jak jest z ludźmi? No więc mogłoby się wydawać, że szympanse szympansami, a człowiek człowiekiem. Więc zapiski i badania dotyczące współcześnie żyjących prymitywnych plemion oraz odkrycia archeologiczne pokazują, że ludzie są i zawsze byli społeczeństwami patriarchalnymi. To jest paskudne, bo środowiska feministyczne próbują podnosić tezę, że dawno, dawno temu człowiekiem rządziły kobiety, plemionami ludzkimi rządziły kobiety. No więc okazuje się, zgodnie ze, z tymi nowszymi być może badaniami, że cholera, no tak nie jest. Że patriarchat nie jest wynalazkiem kulturowym, tylko jest cząstką ludzkiej biologii. To by było bardzo smutne, bo ja bym wolał, żeby kobiety rządziły gatunkiem ludzkim, no ale te badania są, jakie są. Co jeśli chodzi o najazdy? Czy człowiek robi to samo, co szympanse? Czyli czy robi wypady w celach zabójczych? No okazuje się, że tak. Że tak. Jest takie plemię Janomami, się nazywa. To jest 20 tysięcy ludzi żyjących na nizinach dżungli amazońskiej, do rzeczy Amazonki, i są znani z intensywnych walk. To są rolnicy, mają mnóstwo żywności, czyli nie jest tak, że się biją o kurczące się zasoby. Każda ze społeczności tego plemienia składa się z 90 członków mniej więcej. Mężczyźni pozostają w wioskach, gdzie się urodzili, a kobiety zmieniają wioski i tam wychodzą za mąż. Czyli robią dokładnie to, co szympanse. Janomami nie walczą o zasoby, ale najczęściej o co? O kobiety, tak jest. 30% mężczyzn ginie wskutek zabójstwa. Fuck, chciałoby się powiedzieć. 30%. Ale najeżdżający mężczyźni, czyli ci, którzy uczestniczą w tych rajdach, są nagradzani, czyli jest pewien mechanizm nagrody. Nagradzani są przez społeczność, tak? Mają 2,5 raza więcej żon. Nie wiem, jak można mieć 2,5 raza więcej. No i średnio mają 2,5. I 3 razy więcej dzieci. Tutaj nie ma ułamków. Czyli, jak pisze Wrangham,
Zabójcze najazdy są wśród janomami, dają im genetyczny sukces. Warunki, które upodabniają społeczność janomami do szympansów, to co ich łączy z szympansami? Polityczna niezależność, szympanse są politycznie niezależne. Fakt, że mają bardzo mało materialnych dóbr, nie mają złota, cennych przedmiotów czy zmagazynowanej żywności, o które te rzeczy można by się bić. To surowy świat, w którym bardziej nam znane wzory ludzkich walk znikają. Nie ma zorganizowanych bitew między wrogimi siłami, nie ma wojennych sojuszy, nie ma strategii skoncentrowanych na łupie, nie ma kradzieży dóbr. Są ekspedycje, zupełnie jak u szympansów, w poszukiwaniu szansy na atak, zabójstwo sąsiada i potem na ucieczkę. 30% szympansów, samców, umiera od agresji w Narodowym Parku w Gombe. Czyli dokładnie ten sam odsetek, co u tych janomami. Tak? 30%. Dokładnie tyle samo. Odsetki zgonów... Ja tego nie wiem, nie mogę tutaj tego powiedzieć, więc to warto, dobrze, że się odezwałaś. No zawsze to, znaczy nie zawsze, ale często w nauce jest tak, że ktoś sobie robi karierę po prostu na pewnej sensacji, tak? Więc trudno mi powiedzieć. Niestety to się troszeczkę tutaj spina z następnymi tekstami, następnymi teoriami, więc jakby spróbujmy wziąć w nawias na razie to, że nie do końca być może tak pięknie i tak ładnie się to wszystko zgadza. No i weź tu wierz ludziom, prawda? Dobrze, polećmy dalej, dobrze? Na ewentualną dyskusję zostawimy sobie czas na końcu, dobrze? Może tak być? Dobrze. Teraz wróćmy na chwilkę do, jeśli widzieliście moje prelekcje na temat zabijania na podstawie dzieła pana Dave'a Grossmana, to można zauważyć albo zgodność, albo niezgodność, zależy jak się spojrzy na procenty. Bo tam było napisane, że do II wojny światowej włącznie od 80 do 85% żołnierzy nie strzelało do człowieka. Czyli 15% strzelało do człowieka, reszta miała z tym potężny problem, miała opór, a tylko 2% według badań żołnierzy nie ma z tym żadnych problemów, czyli strzela do człowieka i przekłuwa człowieka bagnetem. Jak pamiętamy, przekłucie tak zwanego wroga bagnetem jest najbardziej drastycznym rodzajem śmierci na polu walki. Jest to przerażające nie tylko dla ofiary, ale również dla zabijającego, dlatego żołnierze przeważnie tego nie robią. Natomiast te 2% nie ma z tym problemu. Grossman w jednym miejscu, ale bardzo dobitnie zwraca uwagę na coś, co powinno zastanowić czytelnika. Mianowicie pisze tak, że dziwnym zrządzeniem losu te 2% najczęściej dochodzi do dużych stanowisk i zaszczytów. Czyli ci, którzy nie mają żadnego problemu z zabiciem człowieka, okazują się również bardzo skuteczni w zdobywaniu wysokich stanowisk w armii amerykańskiej. Dan Hampton, autor książki Viper Pilot, również kilkakrotnie w swojej książce zaznacza, że dowództwo jest amerykańskie jakieś dziwne, co z reguły dupki pozbawione kompetencji. Więc... Brawo, tak jest rzeczywiście, brawo. Ale
ci ludzie, którzy byli pierwsi do zaatakowania, rzucania się, ci ludzie dostawali się rządami. Potem to już było, bo już byli bliżej hierarchii, to pozostało jego porozumienie. A to bardzo ciekawe, fajne. To mi się podoba, to jest prawdziwe, mi się wydaje. Dobrze. Teraz przejdźmy do... To była jedna taka cząstka. Powiedzieliśmy sobie kilka słów o szympansach, powiedzieliśmy sobie kilka słów o Grossmanie. Teraz przejdźmy sobie do takiego artykułu Psychopata, maska zdrowia psychicznego, gdzie jest właśnie napisane to, o czym ty mówiłeś, że taka średnia statystyczna w społeczeństwie psychopatii to jest 4%. Najpierw taki cytat, dobrze? Spróbujmy się wczuć w to, jak wygląda życie psychopaty, dobrze? Cytuję. Wyobraź sobie, jeśli potrafisz, że nie posiadasz sumienia. Żadnego w ogóle. Żadnego poczucia winy czy wyrzutów sumienia, niezależnie od tego, co robisz. Żadnego ograniczającego uczucia troski o dobre samopoczucie osób obcych, przyjaciół czy nawet członków rodziny. Wyobraź sobie żadnej walki ze wstydem. Nigdy w całym życiu, niezależnie od tego, jak egoistycznie, opieszale, krzywdząco czy niemoralnie postępowałeś. Udaj, że nieznane ci jest pojęcie odpowiedzialności, chyba że jako brzemię, które inni zdają się nosić bez sprzeciwu, niczym naiwni głupcy. Dodaj teraz do tej dziwnej fantazji zdolność zatajania przed innymi faktu, że twój rysopis psychiczny jest kompletnie inny niż ich. Ponieważ na ogół zakłada się, że sumienie jest czymś powszechnym u ludzi, ukrycie faktu, że nie masz sumienia, przychodzi niemal bez wysiłku. Od zaspokajania własnych pragnień nie powstrzymuje cię poczucie winy ani wstydu, a dzięki twojej zimnej krwi nigdy też nie zostaniesz zdemaskowany przez innych. Lodowata woda w twoich żyłach jest czymś tak dziwacznym, czymś tak wykraczającym poza ich osobiste doświadczenie, że z rzadka tylko mogą domyślać się twojego stanu. Innymi słowy, jesteś całkowicie wolny od wewnętrznych zahamowań, a twoja nieskrępowana swoboda robienia tego, co chcesz, bez najmniejszych wyrzutów sumienia, jest ku twojemu zadowoleniu niewidoczna dla świata. Możesz robić absolutnie wszystko, a i tak twoja dziwna przewaga nad większością ludzi, którzy są kontrolowani przez swoje sumienie, najprawdopodobniej pozostanie nieodkryta. Jak będziesz żył? To jest właśnie taki może nieco poetycki, ale chyba trafiający w sedno, opis życia psychopaty. Zupełnie jak obcy. Zupełnie jak ktoś, kto nawiedził naszą planetę i ukrywa się pod maską człowieczeństwa, tak? Może ja powtórzę głośniej to, co ty powiedziałeś, żeby to wszyscy usłyszeli, bo to jest ważne. Do tego byśmy doszli, ale to może już teraz zaznaczmy. Tutaj, jak ty masz na imię, powiedz mi? Kamil. Kamil zwrócił uwagę, żeby nie mitologizować psychopatów, że oni siedzą na szczytach hierarchicznych. Oczywiście jest mnóstwo tak zwanych nieudolnych psychopatów i oni się dają złapać. I oni są niżej troszeczkę. W każdym razie trzeba pamiętać o tym, że poziom intelektualny nie ma wiele wspólnego z poziomem emocjonalnym. I ktoś może być bardzo rozwinięty intelektualnie, jednocześnie zupełnie niedorozwinięty emocjonalnie. A najprostsza definicja psychopaty to jest właśnie osoba niedorozwinięta emocjonalnie. Czyli wracając do procentu, spróbujmy sobie to uzmysłowić. 4%, czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje się, że to nie jest zbyt dużo. Ale jeśli zwrócimy uwagę, że na anoreksja to jest 3,43, co uważa się za epidemię, schizofrenia 1%, rak okrężnicy, alarmująco wysoki poziom, to jest 40 na 100 tysięcy, to jest 100 razy mniej niż psychopatów, a osobowość antyspołeczna, to jest synonim psychopaty, to jest 1 na 25 osób, czyli jedna osoba w klasie. Jest tak, tak jest. Statystycznie.
Przypomnijcie sobie wasze przygody z klasy, ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej. Bywały osoby, które potrafiły zawładnąć sobie całą społeczność klasy w sposób negatywny, w sposób destruktywny. Słucham? Zostawa? Tak, zdarzało się. To nie był przypadek. To nie był przypadek, bo jedna na 25 osób statystycznie wykazuje się niedorozwojem emocjonalnym i wtedy robi to, co chce. Słucham. Ale i tak im nie wychodzi, widzisz. Chodzi o to, że nawet w armii, gdzie jest autoselekcja, gdzie faceci idą, żeby strzelać, bo im się to podoba, nawet tam, gdzie jest autoselekcja, czyli jakby powinien być wyższy odsetek ludzi, którzy sobie dobrze radzą ze strzelaniem do człowieka, wciąż jest silny opór, popatrz. Nawet tam, prawda? Nawet w armii zawodowej. Dobrze, idziemy dalej. Czyli na 100 osób 4, na 1040, na 10 400, na 100 tysięcy 4 tysiące, w 1 milionie 40 tysięcy, a w kraju 40-milionowym 1 600 tysięcy osób niedorozwiniętych emocjonalnie, czyli osobników antyspołecznych. Osobników antyspołecznych, tak? Więc to jest szeroki zasięg, tak? To trzeba powiedzieć, że to są. Ci ludzie mają ogromny wpływ na resztę społeczeństwa. Jak piszą autorzy tego artykułu, drenują nasze związki, drenują nasze konta bankowe, bo nie oszukujmy się, kto pisze prawo, jeśli chodzi o banki. Na pewno nie ludzie wrażliwi. Drenują nasze osiągnięcia. Co, chcesz coś osiągnąć, tak? Na pewno. Kochana, nie jesteś moją siostrzenicą, prawda? A moja siostrzenica chce wygrać ten konkurs, a ja jestem psychopatą, tak? I zrobię wszystko, żebyś przegrała, tak? I żeby moja siostrzenica wygrała. Masz jakieś wątki? Bo ja nie mam wyrzutu sumienia, kochana. Ty po tej rozmowie będziesz chorowała, a ja pójdę sobie na piwo, tak? Tak myśli psychopata. Przepraszam, to nothing personal, tak? Drenują nasze poczucie własnej wartości. Jak myślicie, kim są ci trolle, tak? Ci internetowi trolle, którzy jak wejdą, to zawsze z agresją, jak wejdą, to zawsze w taki sposób, żeby wzbudzić rozpacz, żeby obniżyć poczucie własnej wartości. To są oczywiście dokładnie ci ludzie, zbyt ładnie nazywani. Troll to jest miłe stworzenie, moim zdaniem, psychopata już nie. Więc dokładnie tak. To jest całe takie równanie matematyczne. To robi takie ekstremne jakieś uczenie, że grupa studentów się podzieliła na dwie grupy, wzięli jakiegoś chłopaka w ogóle z zewnątrz, nieznanego nikomu, kazali mu ubrać biały fartuch i powiedzieli, że to jest profesor, on was zabierze na salę i będziecie robić jakieś doświadczenie. I część studentów miała oddać tą drugą grupę elektrostrząsą i namawiała ich do tego właśnie ten osób. To mówisz o tak zwanym eksperymencie Milgrama i o wpływie autorytetu na zachowanie człowieka. Oczywiście i jest, Grossman opisuje całe równanie mówiące o prawdopodobieństwie oddania strzału do człowieka i tam rozkaz i autorytet dowódcy jest piekielnie ważnym czynnikiem. Absolutnie tak. Słuchajcie, wracamy do naszych ukochanych psychopatów, tak? Więc to, co powiedział tutaj Kamil, tak? Socjopata, psychopata to nie jest osoba, która łamie prawo, morduje dzieci, idzie do więzienia, tak? To są nieudolni psychopaci. Oni są, oni się zdarzają. Tak jak ostatnio w internecie można było zobaczyć sytuację, w której Chińczyk chodził po chodniku z mieczem w ręce i w pewnym momencie zaczepił parę przechodzących obok zupełnie obcych ludzi. Zapytał, czy nie są przypadkiem Amerykanami, bo on bardzo nie lubi Amerykanów. Powiedzieć, że są Francuzami, mimo wszystko kobietę po prostu zabił tym mieczem, tak? Zupełnie sobie nieznaną. Więc to też był psychopata, ale to taki nieudolny, tak? Najczęściej psychopaci są niewykrywalni. To są tacy tak zwani normalni, niewykrywalni obywatele. Ja nie wiem, nie znam jej osobiście. Więc
większość z nas jakby nie widzi podobieństwa między dopuszczeniem się etnicznego ludobójstwa, a powiedzmy niewinnymi kłamstwami na temat współpracowników podsuwanymi szefowi, prawda? Wydaje się, że to są dwie zupełnie różne kategorie zachowań. Kłamstwo w firmie, tak, dotyczące jakiegoś kolegi, żeby szefowi coś nakłamać, a wyniszczyć całe plemię, tak? Ale istnieje pewien wspólny mianownik obu tych czynów. A tym czynem, wspólnym ogniwem jest brak wewnętrznego mechanizmu, który bije w nas emocjonalnie, tak? Za każdym razem, kiedy dokonujemy wyboru, który postrzegamy jako niemoralny, tak? Czyli po prostu w obu tych przypadków te osoby nie mają wyrzutów sumienia. I to jest najgorsze, tak? Obecność albo nieobecność sumienia to czynnik głęboko dzielący ludzkość. I to prawdopodobnie bardziej niż inteligencja czy płeć. Tak? Bo my, już na chwilkę, bo my mówimy, ludzie są inteligentni i nieinteligentni, tak? Ludzie są mężczyznami, kobietami. A co to za rozróżnienie? Tutaj piszą, ludzie mają sumienie i nie mają sumienia. I to jest dopiero rozgraniczenie.